Cześć, witam bardzo serdecznie na moim kanale Aktywny Senior i dzisiaj ćwiczenia na Wasze życzenie. Prosiliście o ćwiczenia na wdowi garb, czyli na okrągłe plecy, na zwiększoną kifozę grzbietu. Tym dzisiaj się zajmiemy. To będzie dosłownie kilka bardzo prostych ćwiczeń, ale tu będzie bardzo ważne, jaka będzie technika. Sposób wykonania ćwiczenia jest bardzo istotny, więc uwaga, będę gadać. Ci, którzy nie lubią, nie oglądajcie, idźcie na kanał, gdzie po prostu będziecie sobie kopiować ćwiczenie bez zastanawiania się, czy uaktywniacie prawidłowe mięśnie i czy przypadkiem gdzieś nie następuje kompensacja. Natomiast ci, którzy są zainteresowani tym, bo wiem, że jest Was dużo większa grupa, więc dla Was te ćwiczenia są właśnie przeznaczone, do Was są skierowane. Będę mówić, omawiać szczegółowo, w jaki sposób wykonać te proste ćwiczenia, tak aby poprawić Waszą sylwetkę, pozbyć się przysłowiowo nazywanego to wdowim garbiem, tak aby przy okazji nie obciążać odcinka lędźwiowego, co bardzo, bardzo często występuje właśnie u osób z tą wadą postawy. Także zapraszam serdecznie na ten odcinek, na te ćwiczenia. Przy pogłębionej kifozie plecy są zaokrąglone, głowa jest przesunięta do przodu i dodatkowo występuje pogłębienie odcinka lędźwiowego. Także jest pogłębiona. Ja tego nie zrobię, nie jestem w stanie tego wykonać, ale tu bardzo obciążony jest i ściągnięte sztywne mięśnie odcinka lędźwiowego i na to musimy dzisiaj zwrócić uwagę, kiedy będziecie wykonywać te bardzo proste ćwiczenia. Pierwsze ćwiczenie to jest ćwiczenie, które zaczniemy w pozycji na stojąco, stopy mamy na szerokość naszych barków. Ustawimy sobie ramiona przed sobą, tak żeby łokcie były w linii z naszymi barkami i będziemy przesuwać łokieć i nadgarstek razem w tej samej linii do tyłu. I teraz na co musicie zwrócić szczególnie uwagę? Że w momencie, kiedy chcecie ściągnąć te łopatki i łokcie bardziej do tyłu, będziecie jeszcze bardziej wyginać odcinek lędźwiowy, będziecie wypychać biodra do przodu. To jest kompensacja. Wam się wydaje, że wy przesuwacie te ramiona dalej, ale tak naprawdę to jest ruch z bioder. Więc zwróćcie na to uwagę, jeżeli możecie, ćwiczcie przed lustrem, z boku sobie zobaczyć, czy przed jakąś powierzchnią, która będzie odbijała, na przykład szyba, jeżeli macie drzwi jakieś szklane w mieszkaniu, czy coś, co odbija, tak? To będziecie widzieć wasze plecy i zwróćcie uwagę na ustawienie bioder i odcinka lędźwiowego. My te łokcie razem z nadgarstkami, żeby to nie było w ten sposób, tylko tu pracują w jednej linii, przesuwamy do tyłu do momentu, kiedy nie pochylacie głowy, nie ciągniecie brody do przodu i nie wypychacie bioder. Nie następuje jeszcze większe ściągnięcie i zwiększenie łuku w odcinku lędźwiowym. Z wdechem ściągamy barki, łopatki do tyłu. Z wydechem wracają do pozycji wyjściowej na szerokość naszych barków. Wdech i wydech. Reszta sylwetki jest nieruchoma. Możecie dodatkowo lekko ściągnąć mięśnie pośladków, tak żeby ustabilizować pozycję bioder, żeby te biodra nam się tu nie przechylały do przodu, bo jeżeli się przechylą, to nie ściągniemy pośladków. Nie da się. One się teraz rozciągają. Więc musicie zmienić pozycję bioder, żeby te pośladki lekko uaktywnić, ściągnąć. Więc z wdechem myślimy o naszych łokciach, myślimy o naszych nadgarstkach, pracują w jednej linii. I z wydechem wracamy do pozycji wyjściowej. Więc tu najważniejsze jest, żebyście czuli ściąganie łopatek, żeby pracowały mięśnie między waszymi łopatkami, ale bez obciążania odcinka lędźwiowego, czyli pośladki napięte. Wdech i wydech. Na początku może być wam łatwiej niżej, łokieć niżej niż barki, żeby w ogóle ten zakres ruchu poczuć. Potem, kiedy te mięśnie już rozciągniemy, poprawimy mobilność,
naszych barkach, rozciągniemy klatkę piersiową, wzmocnimy plecy, będziecie mogli pracować na wysokość barków. Więc na początek, jeżeli macie problem z wykonaniem w ogóle tego ruchu, obniżyć ramiona i pracować w ten sposób. Tylko nie opuszczajcie dłoni. Dłoń w przedramię jest cały czas w linii z łokciem. Wdech i wydech. Lekko ściągnięte pośladki, więc będziecie mieć pewność, że nie ma kompensacji, nie ma obciążania odcinka lędziowego. Wdech i wydech. Jeszcze 3 powtórzenia. 3, 2, 1. Będziecie czuli zmęczenie tych pleców właśnie dlatego, że te mięśnie są słabe. Więc musimy je teraz wzmacniać. Ale jeżeli już się mocno zmęczyły, możecie je lekko rozciągnąć. Zaplatam palce, dłoń skierowana do przodu i tak jakbyście coś od siebie odpychali. Lekko tylko zaokrąglamy plecy. Wdech i wydech. Rozciągamy lekko plecy. Nie róbcie na siłę, bo wy już macie te plecy okrągłe, więc nie chcemy tutaj zwiększać tego efektu, tylko lekko rozciągamy plecy. Wdech i wydech. Świetnie. Kolejne ćwiczenie. Możecie wykonać przy ścianie, możecie wykonać przy stole. Ja zrobię je na kolanach przy mojej pufie, ale to będzie ten sam ruch, z tym, że nie będę na pozycji stojącej, ale na kolanach. Ale chodzi o to samo. Ja wam najpierw pokażę w pozycji stojącej. No muszę na kolanach, mam to za nisko. Więc opieracie dłonie na krześle, czy opieracie o ścianę, cokolwiek, co tam macie. Więc przypuśćmy, że to jest to moje krzesło. Stopy macie szerzej niż szerokość waszych barków. Kolana są ugięte. I tu mamy, tak, na wysokość. I powoli opuszczamy całą klatkę piersiową. Nie ciągnijcie głowy. Ja wiem, że wam będzie łatwiej ciągnąć głowę, bo wtedy znowu macie tą waszą, powiedzmy, naturalną, do której się już przyzwyczaił kręgosłup, krzywiznę, czyli tą pogłębioną kifozę. Więc będzie wam łatwiej wyciągać głowę, ale nie chodzi o głowę. Chodzi o klatkę piersiową i barki. Obniżamy klatkę piersiową i barki. Do momentu, kiedy nie ciągniecie głowy, kiedy znowu tutaj nie zmieniamy ustawienia naszych pleców, czyli staramy się, żeby biodra były pochylone do przodu. Ja to zrobię na kolanach, bo wtedy będę miała mniej więcej na tej samej wysokości. Wy też możecie, ale wiem, że pewnie wam w tej grupie wiekowej będzie łatwiej zrobić to w pozycji stojącej. Więc w pozycji stojącej mamy te dłonie mniej więcej na wysokości barków i przy wydechu barki opuszczamy w dół. Wdech unosimy znowu lekko, wydech powoli opuszczamy. Pilnujemy głowę, żeby głowa była w linii z naszymi ramionami. Może być troszkę wyżej, ale żebyście nie ciągnęli głowy w dół. Wdech i wydech. Na kolana tak jak ja lub na ugiętych nogach. Stopy obie równolegle do siebie. Wdech, unosimy klatkę piersiową, wydech, powoli opuszczamy. I jeszcze 2 razy. Wdech i wydech. Ostatni raz, wdech i wydech. Świetnie. I jeszcze jedno ćwiczenie w pozycji siedzącej, więc teraz możecie sobie na tym krześle usiąść. Stopy mamy szeroko, szerzej niż nasze barki, skierowane w przednie narożniki. Oprzemy sobie łokieć na naszym kolanie. Lewe ramię jest wyciągnięte i z wdechem unosimy. Ciągniemy ramię za siebie do tyłu i z wydechem wracamy do pozycji wyjściowej. Wdech, myślimy o naszym barku, łokciu i dłoni. One się poruszają razem. Trzymajcie te ramię wysoko. Jeżeli poczujecie, że opuszczacie, to nie pracują te mięśnie. Bardziej będziemy rozciągać klatkę piersiową, ale nie wzmacniamy tych mięśni pleców, o które nam chodzi. Więc nieważne, jaki jest zakres ruchu, staramy się, żeby te ramię było uniesione jak najwyżej. Wdech, ciągniemy bark, łokieć, dłoń do tyłu i wydech. Rozluźniamy.
wdech i wydech. Tak, żebyście znowu poczuli pracę mięśni między łopatkami. Wdech i wydech. W tym wypadku będzie to lewa strona. Jestem waszym lustrem. Wdech, ciągniemy ramię, przesuwamy do tyłu. Wydech, opuszczamy. Także wysokość ramienia jest tu bardziej istotna niż to, jaki będzie zakres ruchu. To może być dosłownie tylko tyle. Lepiej niż w ten sposób, bo nie pracują te mięśnie, o które mi chodzi. Wdech i wydech. Zróbmy jeszcze 4 powtórzenia. 4. 3. 2. 1. Zmieniamy stronę. Jeżeli poczujecie, że prawa lub lewa ma większy zakres ruchu, na jedną stronę jest dużo łatwiej wykonać to ćwiczenie, to zróbcie kilka powtórzeń i wróćcie do tej, w której czujecie, że te mięśnie są bardziej przykurczone, zakres ruchu jest mniejszy. Wdech i wydech. Z wdechem dodatkowo tu jeszcze otwieramy klatkę piersiową, z wydechem rozluźniamy. Pilnujcie pozycji ramienia wysoko. Nie opuszczamy, to jest istotne, bo to będzie ta kompensacja najczęściej występująca i no nie za wiele, nie będzie to ćwiczenie takie efektywne jak w wypadku, kiedy ramię jest wysoko. Wdech i wydech. Nie opieramy głowy. Pracują mięśnie karku, pracują mięśnie szyby, by utrzymać tą pozycję głowy przy takim przechyleniu do przodu i na bok. Jeszcze 5 powtórzeń. 5. 4. 3. 2. 1. Porozciągajmy znowu te mięśnie, czyli znowu zaplatam palce. Palce z dłoni skierowane do przodu. Lekko, tylko do momentu, kiedy już poczujecie rozciąganie pleców. I powoli opuszczamy. Więcej nie będę wam dawać, bo im bardziej pogłębiona jest ta kifoza, tym te mięśnie są słabsze i będą się męczyły. Więc ci, którzy czują, że jeszcze mięśnie mają siłę, powtórzcie te ćwiczenia. Zróbcie ją jako drugą serię. Ja w opisie dam czas, kiedy zaczynają się ćwiczenia bez tego wstępu, więc możecie od razu zrobić sobie drugą serię tych ćwiczeń, niż kombinować tutaj z innymi ćwiczeniami. Na razie proste 3 ćwiczenia. Jeżeli poczujecie, że już by się przydały kolejny zestaw innych ćwiczeń na tą przypadłość, na ten wdowi garb, na tą pogłębioną kifozę, to oczywiście taki odcinek dla was nakręcę. Ale na razie zachęcam, róbcie te 3 proste ćwiczenia, a efekty z pewnością będą. To wszystko na dzisiaj. Ci, którzy jeszcze chcieliby coś poćwiczyć, to będą tutaj linki, albo sami może macie swoją playlistę stworzoną, bo też piszecie o tym, że sobie zapisujecie te ćwiczenia w swoich playlistach i je ćwiczycie w jakichś tam swoich już ulubionych kolejnościach, z czego bardzo się cieszę. To jest fajne, że dostosowujecie ćwiczenia do siebie i do tego, co w danym dniu chcecie porozciągać czy wzmacniać. Czekam na wasze kciuki, czekam na wasze komentarze. Są naprawdę, to jest największa motywacja dla mnie, żeby kontynuować ten kanał, bo może się wydawać, że to jest proste, a czasami naprawdę brak tej energii, brak tych pomysłów i jest ciężko, ale wiem, że nie mogę was zawieść, odcinek musi się ukazać, więc kiedy czytam te komentarze, to już po prostu motywacja od razu pojawia się i chce się dla was coś nowego nagrać. Dziękuję wszystkim, którzy dołączyli do programu. Wspieram Aktywny Senior, bo tak samo jak kciuki, tak samo jak komentarze, finansowe wsparcie kanału na YouTubie jest sygnał dla algorytmu. Treści są wartościowe, ludzie je doceniają pod różną postacią, więc taki odcinek, taki film jest kierowany do większej grupy publiczności, bo tylko w taki sposób można osiągnąć
większą widownię, tak żeby więcej osób mogło skorzystać z tych ćwiczeń, za co bardzo, bardzo Wam dziękuję. I również wielkie podziękowania dla tych, którzy korzystają również z takiej jednorazowej opcji wspierania finansowego przez płatne podziękowania. Bardzo, bardzo Wam za to dziękuję, bo tak samo też się to liczy dla algorytmu, że wspieracie i widzicie, oceniacie treści na kanale jako wartościowe. Życzę Wam wszystkim miłej niedzieli, miłego tygodnia i jak zwykle widzimy się z ćwiczeniami w następną niedzielę. Dziękuję wszystkim, którzy dołączyli do naszej grupy na Facebooku. Tam wrzucacie zdjęcia ze swoich aktywności. Jest to naprawdę bardzo fajna forma, żeby Was też poznać, co robicie, jak wyglądacie, gdzie spędzacie swój wolny, aktywny czas. Jak również też, kto wie, może ktoś z Was mieszka w tym samym mieście i wspólnie wybierze się na właśnie jakiś spacer jazdy rowerem, czy pójście do jakiegoś klubu na jakieś wspólne ćwiczenia. Byłoby fajnie, jakby się też jakieś takie znajomości fitnessowe zawiązali na tej naszej grupie na Facebooku. Sklep działa, pisaliśmy, na razie odpowiedzi jeszcze nie ma. Tam jest ograniczona ilość tych moich projektów. Nie wiem, co się stało. Pracujemy nad tym, piszemy do nich, czekamy na odpowiedź. Także kto chce, to kilka projektów jest. Możecie sobie coś tam kupić, czy kupić komuś na jakiś prezent. To wszystko na dzisiaj. Żegnajcie. Trzymajcie się zdrowo. Do zobaczenia w następną niedzielę.